Ksiądz wyjawił, jakie prezenty dostaje na kolędzie. Wyznanie duchownego zaskoczyło Polaków. Okres kolędy to dla księży wbrew społecznemu przekonaniu duży natłok pracy, zwłaszcza jeśli godzą go z obowiązkami nauczania w szkołach, o czym pisaliśmy także tutaj. W ramach podziękowania za wizytę wierni często obdarowują duchownych najróżniejszymi prezentami, także tymi wysokoprocentowymi. Ksiądz opowiedział faktowi o swoich doświadczeniach. Ksiądz zabrał głos w sprawie kolędy, zwyczaj dawania pieniędzy w kopercie. Powszechnym zwyczajem stało się, że podczas kolędy parafianie wręczają księdzu kopertę z pewną sumą pieniędzy. Ile? Tutaj społeczność niestety nie dochodzi do zgody, natomiast samo obdarowywanie duchownych to stały element kolędy. Ksiądz wyjawił całą prawdę. Wskazał niekomfortowe sytuacje. Najczęściej w czasie świadczenia kolędy księża walczą z czasem. Starają się, aby zarówno spędzić czas ze wszystkimi zainteresowanymi, a jednocześnie zdążyć z dotarciem do wszystkich domów. A przyjmujący często lubią przeciągać wizytę. Każdy chce wstawiać wodę na kawę, a ja na mieszkanie mam 10 minut. To nie jest tak hop, hop. Trzeba skończyć kolędę do godzina 2:00, tłumaczy ksiądz. Wierni częstują potrawami, ale nie tylko, o czym mówi żartobliwie duchowny. Niektórzy częstują naleweczką. Cóż, trzeba odmówić, bo musiałbym wypić dobre 3 litry. Parafianie często też proponują kolację. Rozglądam się, gdzie ministranci, a chłopaki już siedzą przy stole, wspomina. Ksiądz mówi także, iż najczęstszą dolegliwością podczas świadczenia kolędy są wysokie temperatury w domach wiernych. Ludzie mnie pytają, a gdzie czapka, gdzie płaszcz? Specjalnie cienko się ubieram, bo bym się ugotował. Starsi ludzie lubią ciepło, u nich temperatury bywają wyjątkowo wysokie, przekonuje. Ksiądz zabrał głos. Parafianie dają niecodzienne prezenty. To jednak nie wszystko. Jak przekonuje ksiądz w rozmowie dla WP, parafianom często zdarza się dawać także faktyczne prezenty. Nie tylko czekoladki, cukierki czy pomarańcze i mandarynki. Zapewnia także, że nie mógłby zgodzić się za zabranie ich wszystkich. Gdybym przyjmował to wszystko, musiałbym paradować z siatami, mówi dla WP. Zdarzają się także prezenty wysokoprocentowe. Ksiądz mówi co prawda, że nigdy nie została mu zaproponowana wódka, ale domowe nalewki już jak najbardziej. Co robi w tej sytuacji? Cóż, odmawiam. Gdybym brał te wszystkie butelki, mógłbym monopolowy założyć, żartuje. Ksiądz, jak zapewnia, docenia wszystkie prezenty od wiernych, jednak często nie może ich wszystkich przyjąć. Ludzie robią to wszystko z dobroci serca. Doceniam, z drugiej strony nie mogę chodzić po kolędzie z reklamówkami, podsumowuje dla faktu.